Witam Cię, Piotrze. Cześć. Jak widać, stosu nie było. Jesteśmy, tak. Ocaliliśmy swoją skórę. Mamy do powiedzenia do ostatniego, myślę, odcinka. Przynajmniej takie krótkie wyjaśnienie tej sprawy. Bardzo proszę. Że ujęcia są tak naprawdę w teologii powszechne trzy. Jedno to takie, że ciało się zachowało ze względu na zmartwychwstanie i to jest ta twoja myśl. Druga to jest takie, że się rozkłada jak wszystkie inne. A trzecia to jest ta, która jest w katechizmie, że zachowało się ze względu na tą wspólnotę z osobą Syna Bożego, na to, że to jest taka jedność, która jest nierozerwalna jakby, więc... Tak, więc jeżeli ktoś już... trzy ujęcia takie, które w teologii są obecne, katechizm, że tak powiem, wybrał takie ujęcie. Jeśli ktoś już chodził z zapałkami, żeby ten nasz stosik podpalić, to proszę wstrzymajcie się. Natomiast dzisiejszy temat, ja sobie przerobiłem najpierw tą część wstąpił do piekieł. Bo mamy się dzisiaj spotkać z tymi dwoma momentami. Jezus wstąpił do piekieł i trzeciego dnia zmartwychwstał. Ile zdołamy przerobić, czas pokaże. Mamy mało punktów, bo przynajmniej jak chodzi o to wstąpił do piekieł, to jest raptem 5 punktów w katechizmie. O. Bardzo malutko, biorąc pod uwagę, że ostatnio robiliśmy po 50 naraz punktów. Ciekawi mnie, jak to czytałeś, czy miałeś jakieś myśli, skojarzenia, czy w ogóle to jest ważny temat, wstąpił do piekieł. Temat jest intrygujący. Podkreśliłem sobie dwa momenty. Jeden to taka definicja tego miejsca, do którego Jezus wstąpił, bo wiemy, że to nie chodzi o to konkretne jedno piekło, tylko tam jest taka liczba mnoga, wstąpił do piekieł, to są te piekła. I chodzi o takie miejsce, które też jest nazywane takim Szeolem, Hadesem. To była jakaś taka przestrzeń po śmierci i tu katechizm definiuje, gdzie ludzie byli pozbawieni oglądania Boga. No ja spotkałem się z trochę taką inną definicją tego, że to jest złe tłumaczenie, bo nie powinno być użyte słowo piekło, tylko właśnie Szeol, ewentualnie Hades po grecku. Natomiast, że... to jest miejsce śmierci, w którym człowiek jest jakby cieniem. I to, co ty powiedziałeś, jest oczywiście poprawne, że są pozbawieni oglądania Boga. Ale sama natura, sposób, w jaki to przeżywają, no nie? Że stają się jakby cienie. Są w jakimś takim oczekiwaniu. Takie to jest niepełne, to nie jest ani miejsce takie finalne, to jakiś taki dziwny przedsionek. No i drugie miejsce, które sobie podkreśliłem, że Jezus tam przyszedł, żeby z tej przestrzeni wydobyć tych, którzy byli sprawiedliwi. W katechizmie jest takie zdanie. Jezus nie wstąpił do piekieł, czy do tego miejsca cieni, aby wyzwolić potępionych, ani żeby zniszczyć piekło potępionych, ale by wyzwolić sprawiedliwych, którzy go poprzedzili, którzy byli przed Jezusem. I to mnie tak wstrząsnęło. To jest bardzo mocne stwierdzenie. No ale to potwierdza, że zbawienie jest dla każdego. Również dla tych, którzy przed Chrystusem żyli i umarli. Czyli on jak gdyby no, z tym odkupieniem, które się dokonuje, bo tam jest użyte słowo, że przynosi im dar odkupienia, no nie? Że to jest coś, co no, nie jest ograniczone niczym tak naprawdę. Ani śmierć tego nie ogranicza, ani czas tego nie ogranicza, ani miejsce tego nie ogranicza. Jezus to zanosi wszędzie. To jest piękne. Ja szukając też na ten temat trochę, ponieważ to jest taki temat nam obcy bardzo i często w teologii dzisiaj, czy w ogóle w takim nawet myśleniu ludzi, jest taka próba odmitologizowania tego tematu. Że powinniśmy sobie z takimi tematami dać spokój. Że co to tak naprawdę wnosi w nasze życie. No i szukałem. I znalazłem takie dwa ujęcia, co oznacza to zejście do piekieł Jezusa. Pierwsze to jest coś, co będzie nawiązywać do tego właśnie tematu sprzed tygodnia, że jeżeli Jezus wstępuje do piekieł, to znaczy, że umarł. Tak, potwierdzenie śmierci. To jest potwierdzenie Jego śmierci. Natomiast drugie jest już takie bardziej ciekawe i rozbudowane i w ogóle może zmieniać nawet perspektywę naszą na rozumienie objawienia. Nie wiem, czy myślałeś tu w kontekście objawienia o tym, że to jest dalej coś z objawienia się Pana Boga. Tak. I znalazłem u Ratzingera dwa obrazy biblijne, które on porównuje do tego wydarzenia. Jeden to jest obraz biblijny Eliasza. Nie wiem, czy kojarzysz taki spór Eliasza z kapłanami Baala na górze. No oczywiście, to jest jedna z moich ulubionych historii. No wszystko tam robił, nie? Kazał się im kaleczyć, tańczyć, krzyczeć. Nie no, kaleczyć się im nie kazał. Oni się kaleczyli. I mówił, wołajcie głośniej, może Bóg śpi, może go nie ma. Jednym słowem szydził z nich, tak, że ich Bóg śpi. I Ratzinger mówi, że dzisiaj my jesteśmy w takiej sytuacji jak ci kapłani Baala, a świat z nas szydzi, że Bóg milczy. O, to mocne jest. No, bardzo mocne porównanie. I to mi pokazało, że to nie jest taki temat na 5 punktów w katechizmie, że to jest coś dużo mocniejszego. I to jest pierwsza rzecz, którą pokazywał. A druga to była historia biblijna uczniów idących do Emaus po śmierci Chrystusa, gdzie oni są w takiej sytuacji totalnego osamotnienia. Wszystko stracili. Na czym budowali, stracili Boga, którego wierzyli, można powiedzieć. I tam w tej drodze do Emaus objawia się Chrystus jako ten, który ich w tej samotności gdzieś prowadzi. I znowu Ratzinger tutaj mówi, że to jest jak gdyby drugi biegun tego wydarzenia wstąpienia do piekła, że tam jest pokazany Bóg, który wtedy, kiedy tobie się wydaje, że już wszystko stracone, że jesteś totalnie samotny, jest obok. Tak jak szedł Jezus z tymi uczniami, że i tak jest obok. Nawet jak tobie się wydaje, że jest taka totalna samotność. I Ratzinger z tego wyciągnął taki drugi wniosek dla tego tematu wstąpienia do piekieł, że tutaj Bóg się objawia jako nie ten, który mówi, tylko ten, który milczy. I to jest coś, co myślę, że dzisiaj, na dzisiejsze czasy jest bardzo potrzebne. W tym wstąpieniu do piekieł Bóg pokazuje, że nawet kiedy milczy, jest zawsze Bogiem obecnym. I potem już jest w ogóle takie bardzo ciekawe rozróżnienie. I tak to nawet nie myślałem w takich kategoriach. Do momentu, może inaczej, to takie pytanie. Czym się różni Szeol, powiedzmy, przed zstąpieniem Jezusa i po zstąpieniu? Ten Szeol nadzieją. No. No bo wyprowadził tych sprawiedliwych z tego miejsca. Tych, którzy byli, powiedzmy, niesprawiedliwi, tam zostali i pewnie czekają na sąd ostateczny, na to, że... No nie wiem, czy... Przekształciło się to w czyściec? Nie, no, nie wiem. Właśnie. Chyba nie. Nie, jest inne rozróżnienie. Jest rozróżnienie na takie, że do czasu zstąpienia przez Jezusa Szeol był symbolem czy też znakiem śmierci. Śmierć miała to do siebie, że człowiek zostaje całkowicie sam. I dlatego śmierć budzi lęk w człowieku, że to jest totalne osamotnienie. I stąd też taki obraz chyba tego cienia, że człowiek żyje jak cień, że nie ma żadnej wspólnoty, nie ma drugiego człowieka. Natomiast po zstąpieniu Jezusa do Szeolu śmierć staje się życiem. Bo Jezus zostawia bramę otwartą. Śmierć staje się przejściem. Tak, no nie? Tak. Śmierć staje się... Ty to intuicyjnie powiedziałeś, że przychodzi nadzieja, no nie? Że tu się otwiera nadzieja. Natomiast przesuwa się piekło. Tylko, wiesz, no, intuicyjnie. Magisterium. No, na pewno. Natomiast przesuwa się pojęcie piekła. Tak. Bo do tej pory sama śmierć była piekłem. Po przyjściu Jezusa do Szeolu śmierć już nie jest piekłem. Śmierć już nie jest samotnością, która człowieka całkowicie niszczy. Tam nawet jest takie mocne określenie, że pozbawia go całej takiego horyzontu egzystencji, całego jego wszystkiego, co się wiąże z jego życiem, z jego funkcjonowaniem i tak dalej. Natomiast Jezus, otwierając to, otwiera człowieka na życie, więc piekło musi znaleźć w sobie miejsce inne. I o tym jakoś nigdy nie pomyślałem, że w Apokalipsie jest podobno powiedziane coś o drugiej śmierci. To była śmierć pierwsza, jest coś takiego. Tak, jest druga śmierć i druga śmierć to jest piekło. I to jest taki moment, w którym już nie śmierć zadaje człowiekowi taki lęk i samotność, tylko człowiek sam decyduje, że tak chce. Sam indywidualnie decyduje, że się zamyka na tego, który zszedł na dół podać człowiekowi rękę. Że odrzuca Boga. Ja w ogóle sobie zatytułowałem ten dzisiejszy odcinek jako misja ratunkowa. I tu mam świetny obraz, jak ikony bardzo pięknie dopełniają tego, co my wyrażamy słowami. Jest ta ikona bardzo znana, często się pojawia na życzeniach wielkanocnych, Anastasis, zmartwychwstanie. Ale chciałbym na nią spojrzeć z dzisiejszego tematu, że tam jest właśnie ten Jezus chwytający tych, co są w tym Szeolu, czyli Adama i Ewę. Tam widać na tych ikonach, że tam kajdany opadają, czyli te kajdany tego świata cieni. Przez taką wyrwę oni się wynurzają ze środka tej ikony I bardzo często tam są te połamane, te bramy tego Hadesu, tego Szeolu. I Jezus ich wyciąga, gdzieś tam chyba stając na deskach krzyża. Że jakby po tym krzyżu się spina w górę. To jest właśnie to, bo całość mi się z takim właśnie symbolem łączy, że to jest taka wyciągnięta ręka Jezusa do człowieka, który jest totalnie zniszczony śmiercią, w ogóle świadomością śmierci, gdzie on pokazuje, że on może z tego wyciągnąć. Na tym polega to, że on pokonał śmierć. A też, myślę, dla uczciwości trzeba powiedzieć, że Jezus za swojego nauczania nigdy jasno nie opowiedział, jak te piekła tam wyglądają, ten Szeol. Jest taki moment, kiedy Jezus opowiada o tym Łazarzu, który umiera, i o tym bogaczu, który umiera. I oni, będąc nawet w tym Szeolu, w tym krainie cieni, są w dwóch różnych kondycjach. Tak, tak, tak. Jeden cierpi, a drugi, powiedzmy, nie cierpi. To jest jak gdyby pokazanie, że są... że przed Chrystusem nawet sposób życia miał wpływ na to, jak wygląda śmierć. Coś takiego. Nie rozważałem tego bardziej, śmierci. Czy to już jest jakaś kategoria wynagradzania, czy cierpienia za popełnione grzechy, ale to jest dość ciekawe, że do tego świata, który gdzieś tam już jakieś rozróżnienie w tym życiu po śmierci miał, wchodzi Jezus i tych, co mieli się dobrze, mają się jeszcze lepiej, no a nie wiemy co zresztą. No nie wiemy, bo tu jest właśnie to, co mówiłem, że tu się człowiek sam musi potem określić, czy podaje rękę Jezusowi, czy nie podaje. A czy oni z tego Szeolu mogli przejść jeszcze do czyśćca? No tu nie ma jeszcze żadnej teologii czyśćca. No tu jeszcze nie dotykamy tego. No nie dotykamy tego. Ja bym nie patrzył na to wydarzenie z tym wstępowaniem do piekieł z perspektywy zmartwychwstania wszystkich ludzi. Czy w ogóle człowieka. Że to, że Jezus ich wyciąga stamtąd, to jeszcze nie oznacza chyba, że zostają na zasadzie od razu świętymi. Bo to jest pytanie, czy to jest jeszcze w czasie, czy poza czasem. Bo to tak, jakby on ich chciał wyrwać z pewnej rzeczywistości, którą on przemienił. A teraz pewnie jest jeszcze historia druga, w drugą stronę, że tak powiem. Ta do góry, gdzie on wyciąga człowieka i tu może być spokojnie czyściec i dopiero potem zbawienie. Bo to jest też znowu nawiązanie do pierwszego listu Piotra, gdzie są te słowa nawet umarłym głoszone Ewangelię. Tak. Może być podobnie jak mówisz na tej zasadzie, że im dopiero ogłoszono i oni wciąż tak jak my czekamy. I to jest właśnie to, że nawet umarłym głoszono Ewangelię. Ratzinger mówi, że Szeol to jest miejsce, do którego Jezus wstępując zaniósł słowo miłości, czyli Ewangelię. Mhm. Że on się tam przedarł. Że on miał taką moc, żeby się tam przedrzeć. Na tym polega ta jego właśnie siła umierania na krzyżu, że on ma moc wejść w taką rzeczywistość. To jest ta powszechność objawienia, powszechność głoszenia dobrej nowiny. Ale to bym chciał, żeby nam zostało obok tego właśnie całego takiego obrazowego spotkania z tą rzeczywistością, wstąpienia do piekieł, że Bóg się objawia jako ten, który jest też milczący. Że jak mamy takie doświadczenia Pana Boga, kiedy milczy, że zastanawiamy się, czy On jest obecny, czy cokolwiek słyszy z tego, co do Niego mówimy, na przykład w modlitwie, to tak. I sam taki się objawił. No to jest dlatego to się wiąże z Wielką Sobotą, no nie? To jest ta piękna historia. W wielu mieszkaniach, myślę, jest na takich tych pergaminach, papirusach to opowiadanie, że ślady na piasku. Osoba pisze, że zawsze jak przeżywałem swój dzień, to śniło mi się, że zostawiam ślady na piasku, a kiedy miałem takie dni super trudne, to nagle te ślady były tylko pojedyncze, a przecież Jezu obiecałeś, że pójdziesz ze mną obok mnie, że te ślady będą podwójne. I wtedy miał Jezus mówić, no właśnie, są pojedyncze, bo ja się niosę wtedy na swoich rękach. To ta obecność Boga, nie? Że On w tych momentach, kiedy nam się wydaje, że jest najgorzej, najtrudniej, że go nie ma, że w ogóle sobie musimy sami poradzić, to się okazuje, że on był tym, który wszystko poniósł. Podtrzymywał. O tej milczącej obecności Boga to jeszcze chciałem nawiązać do Triduum Paschalnego. Bo my mówimy, że Wielki Piątek nie sprawuje się sakramentów. Tak chyba się mówi obiegowo. I Wielką Sobotę. A to chodzi o Wielką Sobotę. Tak. Do liturgii Wigilii Paschalnej nie wolno sprawować sakramentów. A liturgia wieczerzy, czyli ta Wigilii Paschalnej, to jakby już należała do niedzieli, czyli do, tak, do świętowania. Tak, to święto Zmartwychwstania. To jest to właśnie takie wyjątkowe w sobotę, że tam jest milczenie Pana Boga całą sobotę. I właśnie sobota jest dniem tego przebywania w tym Szeolu, kiedy Jezus głosi Ewangelię umarłym. Od piątku po liturgii Męki Pańskiej. rozpoczyna się taki okres do liturgii Wielkiej Soboty, kiedy jest Wigilia Paschalna. To jest czas bez sakramentów, czas bez, tak naprawdę bez Pana Boga. Tam no myślę, że wielu słyszało takie coś jak sławny tekst Nietzschego: Bóg umarł, myśmy go zabili. Niektórzy mówią, że to heretyckie i tak dalej. Mało kto wie, że to jest wzięte z liturgii Triduum Paschalnego, ze śpiewów. To jest cytat dokładny z niemieckich tekstów, który jasno pokazywał, że chodzi właśnie o coś takiego, o taki wymiar. No nie? Że jest taki moment, kiedy Bóg staje się totalnie milczący. I to jest właśnie ten okres, ten moment w liturgii w ciągu roku, ale też bardzo często w naszym życiu może być. Ksiądz Marek mówił, jak go pytałem przy stole, czy ma jakieś perełki do dzisiejszego tematu, to mówi, że ma zawsze dylemat, jakie pieśni śpiewać na poświęceniu pokarmów. No bo Jezus głosi Ewangelię w Szeolu, no i czy to już wielkanocne zacząć śpiewać, czy jeszcze takie związane z męką pańską? Może po prostu trzeba pomilczeć. A może po prostu trzeba pomilczeć. Bo znowu mamy takie właśnie myślenie, no nie, że musimy coś robić, akcja. A to jest chyba taki czas, kiedy właśnie trzeba totalnie się zatrzymać. Ja pamiętam z pracy na parafii, że wtedy były czuwania z różnymi grupami przy grobie pańskim i kilka lat temu takim hitem tych wszystkich czuwań była ta pieśń czy piosenka: nic nie musisz mówić, nic. Odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. To była rewelacja. No i to jest chyba takie w punkt, no nie, wtedy. No to jest coś, co myślę, że warto sobie zaczerpnąć i pomyśleć wtedy, jak będziemy w kościele mówić wyznanie wiary, o tym, że zstąpił do piekieł. Nie sądzę, żebyśmy rozwinęli jakiś drugi temat. No ja jeszcze mam, jak chodzi o ten temat, to takie coś, dlaczego Jezus był w stanie zstąpić do piekieł. Kiedy go umierał na krzyżu, to wołał: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Czyli tak jakby nawiązał do tych, którzy są właśnie tam w Szeolu. Nawiązał do totalnego takiego momentu w życiu, gdzie się traci taka świadomość obecności Pana Boga, a jednocześnie przez to, że to jest psalm, który kończy się uwielbieniem, pokazał, że on się jeszcze trzyma wiary. Że on na krzyżu w tym momencie wołania Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, jeszcze się trzymał Pana Boga i był jedynym, który się utrzymał. Tak. I dlatego on był w stanie, jak gdyby trzymając się jedną ręką Boga, drugą ręką wyciągać tych z Szeolu. I to jest też nawiązanie do tego, co mówiliśmy tydzień temu o krzyżu, że krzyż faktycznie jest jedyną rzeczywistością, która łączy pogański świat, do którego też zalicza się Szeol, z boskim Panem Bogiem, czyli z całą boskością, z całą tą sferą świętości. I Jezus rozpięty na krzyżu to jest ten, który właśnie połączył jedną rzeczywistość z drugą. I taki mi się obraz zrodził, bo tego nie czytam nigdzie, ale że to jest takie dwie ręce. Natomiast jeden z pisarzy powiedział tak bardzo mocno, że to Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, to jest modlitwa z głębi piekieł. I to jest też takie fajne, że Jezus jak gdyby się modlił właśnie w imieniu tych wszystkich, którzy jeszcze tam są, bo my często patrzymy na Jezusa, który zbawia z perspektywy tych, którzy byli wokół Niego. No nie? Nawet myślimy w takich kategoriach zawężonych, że to są tylko ci, których On wybrał, którzy Jego wybrali i tak dalej. A tu jest pokazane, że On wtedy nawet się modlił razem z tymi, którzy są już umarli, no nie? Są w Szeolu. Nawet się zastanawiałem, czy jak Jezus kiedyś wspomina, mam jeszcze inne owce, które nie są z tej owczarni, czy on sobie nie myśli właśnie o świecie umarłych? Myślę, że też. Ktoś to mówi, że może chodzi o inne wszechświaty czy inne światy, gdzieś tam odkryjemy cywilizację. To też byłoby świetne zaskoczenie, jak przyjeżdżają powiedzmy z innej planety kiedykolwiek tam w przyszłości i mówią: to jak to? To nie znacie objawienia? No Jezus, nie? No, mogłoby tak być. Znaczy my mamy bardzo zawężony wzrok, no nie? To też może jest dobra okazja, jak mamy taki moment w wyznaniu wiary, który nas może otworzyć na trochę szersze patrzenie, że warto patrzeć z takiej bardzo szerokiej perspektywy na objawienie, że ono się nie zawęża do niczego. Ma taki wymiar nie tylko kosmiczny, ale w ogóle przenikający całą rzeczywistość. Skoro w czasie dzisiejszego spotkania poruszyliśmy tę pierwszą część tego przewidzianego na dziś fragmentu, to na koniec może bym podzielił się książką, którą przyniosłem dzisiaj. Tytuł: Żywy czy martwy? Sens zmartwychwstania Jezusa. Daniel Clark jest autorem tej książki. Kupiłem ją kiedyś, ponieważ wstęp jest genialny. Zafascynował mnie. Czy pozwolisz? Chcesz zrobić takie małe, co będzie za tydzień, tak? Tak, zapraszam serdecznie. Mów. Czytaj. Urodził się w mało znanej wiosce. Jako niechciane, nieoczekiwane dziecko niezamężnej wieśniaczki. Do 30 roku życia pracował fizycznie. Potem przez 3 lata był wędrownym nauczycielem i cudotwórcą. Tysiące ludzi poruszył swoją nauką, tłumy zbierały się, aby go słuchać. Jego biografowie mówią nam, że w czasach, gdy nie znano jeszcze współczesnej medycyny, potrafił wyleczyć wielu ludzi mocą swojego słowa lub dotykiem. Chorzy zaś pokonywali wiele kilometrów, czasami niesieni przez innych, aby mogli się z nim spotkać. Podoba ci się? No. Bierzecie? Nigdy nie powierzono mu żadnej władzy, ani nie miał rzeczników prasowych, którzy zainteresowaliby jego osobą międzynarodowe środki przekazu. Nie studiował na uniwersytecie, nie ukończył żadnych szkół, ani nie podróżował do odległych miejsc na świecie. Nie dokonał niczego, z czym zwykle łączy się słynne osobistości. Nie posiadał żadnych referencji, tylko własne. Miał zaledwie 33 lata, gdy fala opinii publicznej zwróciła się przeciwko niemu. Jego przyjaciele zniknęli, a tłumy zaczęły domagać się jego śmierci. Ręce i nogi przybito mu do drewnianych belek i powieszono go pomiędzy 2 kryminalistami. Kiedy umierał, żołnierze, którzy wykonywali egzekucję, zagrali w kości o jego ubranie, jedyną rzecz, jaką posiadał. Od tego czasu minęło 20 wieków, a jednak on wciąż jest o wiele bardziej znany niż ktokolwiek inny, kto chodził po ziemi. Wszystkie armie, jakie kiedykolwiek walczyły na świecie, całe lotnictwo, jakie bombardowało miasta i wioski, wszyscy posłowie, jacy kiedykolwiek zasiadali w parlamentach, wszyscy prezydenci i królowie, jacy kiedykolwiek rządzili, wszyscy razem zebrani, nie mieli tak wielkiego wpływu na życie ludzi na ziemi, jak on ma. Rozumiem, że to jest wstęp do tego, że z Matrixa. Tak, tak. Serdecznie zapraszam za tydzień. Może być ciekawie. Książka ma i obrazki i wiele świetnych tematów podejmuje. Taka lekka beletrystyka, tak? Zdjęcie oczywiście poniżej.